Welcome to gier mojego dzieciństwa. No i dzisiaj tak bardziej w takiej grze, którą polecam tak od siebie zwyczajnie. No, jeżeli będzie zbyt głośny dźwięk z gry, no to przez to, że nagrywam na żywca. No i co w tej grze trzeba robić? No trzeba odrzucać piłkę i trzeba tak rzucić, żeby przeciwnik nie mógł jej złapać i żeby praktycznie żebyśmy praktycznie mieli punkt. No, przyznam szczerze, że gra nawet fajna. Kiedyś grało się w nią naprawdę zarąbiście. Teraz mnie jakoś nie przekonuje, ale wiadomo, już nie te klimaty. Oczywiście nie wspomnę też o grafice, która no, jest, że tak powiem, przeciętna, składa się z jakiegoś tam tła. I w ogóle jakieś tło jest, napisy jakieś są takie różnokolorowe. No i gra wygląda po prostu zwyczajnie. Co do oprawy dźwiękowej również nie zachwyca. No ale co mamy w takiej grze? No, mamy coś takiego jak online, czyli można grać w internecie. Tylko że nie zawsze mamy graczy dostępnych. Można też zagrać w LAN, czyli w sieci lokalnej z innym komputerem w tej samej sieci internetowej. Czyli możemy sobie w domu z jakimiś tam menelami pograć. Można też pograć na jednym komputerze na dwóch graczy. Tyle, że opcja jest, że tak powiem, mało, no przynajmniej według mnie. Opcja jest taka jak najbardziej nieopcjonalna, taka dość marna. No w ogóle dla mnie to jest niepasująca, ponieważ ja sam mam komputer osobisty. Taki sprzęt osobisty, którego używam tylko do swojego użytku. Jak wspominam tą grę, no to wspominam ją jakoś tak niespecjalnie, ponieważ krótko tą grę miałem praktycznie tylko przez chwilę i raczej takich wspomnień nie mogę stwierdzić w tej grze. Nie mogę też stwierdzić, że gra wciąga, ponieważ no, pewnie niektórych wciąga, ale też zbytnia rzadkość. Można sobie tak pograć z nudów, ale to już tak niekoniecznie. Tak na krótką chwilę stwierdzam, że gra jest dobra. Na dłuższą metę już nie za bardzo tak. No niestety. Z taką oprawą dźwiękową i grafiką, dodatkowo takimi opcjami, do których zaraz przejdziemy, no to niestety nie zachwyca. Zwłaszcza, że tak szybko się nudzi, rozgrywka jest, że tak powiem, no łatwa. Mamy także dostęp do replay, co jest dziwne. W opcjach oczywiście mamy ustawienia takie, że na przykład mamy ustawienia, który ma być botem, którym oczywiście my mamy sterować. Mamy też ustawienia graficzne, które składają się niestety tylko z trybu pełnoekranowego oraz trybu okienkowego, którego używam.
Można też pokazać ślady, zmienić oczywiście kolorystykę naszych żelków, czy cokolwiek to tam kurde jest. Ale można też zrobić tak, żeby kolory się zmieniały automatycznie. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej nie za bardzo, ponieważ ja na przykład wolę jeden statyczny kolor. W drugim mamy podobnie, tak samo. No i tutaj możemy ustawić jedynie sprzęt renderowania, czy coś tam z SDL i OpenGL. No to już tak się nie zagłębiam w tą grafikę, bo nie wiem już jak grafika pójdzie i poradzi sobie z nowszym sprzętem. Mamy również sterowanie, które możemy ustawić według naszych upodobań. No i mamy również opcje gry. Tutaj grę możemy sobie troszkę ściszyć. Tutaj w tych zasadach to nie za bardzo wiem, o co chodzi. Tak samo network site też nie za bardzo wiem. A w background, no to jak już wspomniałem, są to różnego rodzaju tła. Mamy również takie tło, tak jakby to była publiczność i rzekomo jakieś mistrzostwa. Możemy także przyspieszyć naszą grę i zmienić oczywiście język gry. No, rzekomo ma to uprzyjemnić grę, bądź ją utrudnić, czy zanudzić kompletnie na śmierć. Mamy oczywiście autorów, czyli będziemy wiedzieć, kto właściwie zrobił to ścierwo. No i teraz podsumowanie, czy polecam tą grę, czy nie. No cóż, na dłuższą metę to raczej nie polecam, no ale tak dla nudy, jak ma się na przykład słaby komputer, albo do szkoły polecam. No a teraz, jeśli filmik się spodobał, wstaw lajka. Jeśli nie, możesz spadać zostawiając serdeczną łapkę w dół, możesz także zasubskrybować mój kanał, jeśli tego nie zrobiłeś, by być na bieżąco z nowymi filmami. To by było na tyle, na razie.